Witam Cię na dzisiejszym krótkim stretchingu biurowym. Dzisiejszy zestaw pomoże Ci rozluźnić spięte mięśnie i zwiększyć efektywność Twojej pracy. Wykonamy sobie kilka ćwiczeń, które zajmą Ci około 5 minut. Zaczynamy. Ustawiamy się w pozycji stojącej, chwytamy się rękami z tyłu, palce splecione w ten sposób. I z tej pozycji wykonujemy pełen wdech i otwieramy wyraźnie klatkę piersiową. I wydech, zamykamy klatkę. I cały czas w swoim tempie, w swoim zakresie ruchu, otwarcie klatki, pełen wdech i rozluźnienie, wydech. OK, przechodzimy do pozycji stojącej, ręce wzdłuż ciała. Przechodzimy do skłonu bocznego, czyli tak jakbyśmy się chcieli chwycić prawą ręką za prawe kolano i lewą za lewe. Oczywiście w bezpiecznym, bezbolesnym zakresie ruchu, jak przechodzisz do skłonu, wykonaj wydech. Jak wracasz, wdech. Okej. Dalej w pozycji stojącej zamykamy klatkę piersiową, całe plecy i otwieramy. Przy otwarciu oczywiście wdech, przy zamknięciu wydech. Zwróć uwagę, że nie pracuję tylko klatką piersiową, ale też i odcinkiem lędźwiowym. Czyli zobacz, zamykam klatkę i całe moje plecy, zarówno odcinek piersiowy, jak i lędźwiowy, przypominają literę C. Teraz otwarcie i również całe plecy przypominają literę C, z tym, że odwróconą w drugą stronę. Zamknięcie, wydech. Otwarcie, wdech. Pamiętaj, żeby wykonywać przy tym ćwiczeniu oddech w pełnym zakresie. OK. Dalej z pozycji stojącej ustawiamy ręce na biodrach. I będziemy pracować całą szyją poprzez wysunięcie głowy do przodu i cofnięcie do tyłu. Pamiętaj znowu o oddechu, wysunięcie, wydech, powrót, wdech. Jeżeli dokucza Ci jakiś ból przy tym ćwiczeniu, próbuj zmniejszyć zakres ruchu, a jeżeli to nie pomaga, to całkowicie zrezygnuj z tego ćwiczenia. OK. I na koniec jeszcze chwytamy prawą ręką za udo. Sięgamy nim jak najniżej, czyli obniżamy też bark i drugą ręką chwytamy za kark
odchylając w przeciwną stronę, czyli rozciągamy mocno mięśnie karku. To są te mięśnie, które lubią się bardzo spinać podczas nie tylko stresu, ale też w pozycji siedzącej, kiedy intensywnie pracujemy, wykonujemy dużo zadań, stresujemy się. Także bardzo ważne jest, aby te mięśnie regularnie rozluźniać. I zmieniamy stronę. Ok. Rozluźniamy. Jeżeli czujesz, że twój kark jest bardzo mocno napięty, możesz spokojnie powtórzyć jeszcze to ćwiczenie raz czy nawet dwa razy. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!